jesteś narzeczeniem Mniku i Tomasza. Usłyszeliśmy w pierwszym zdaniu, pierwszego czytania. Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Fragment z listu do Koryntian, hymn o miłości, jest takim scenariuszem. Scenariuszem, który pisze życie, wybierając dzisiejszą sobotę na zawarcie związku małżeńskiego, wybieracie jako fundament swojego życia. I od dzisiaj każdy jeden kolejny dzień naszego wspólnego małżeńskiego życia będzie dokładaniem takiej kolejnej cegiełki do budowy tego domu rodzinnego. Dziękuję Ci najpierw za żadę. Dziękuję Ci w miłości.